ja z tego mogę jeden wniosek wyciągnąć. Niestosowanie klauzul społecznościowych to podrożenie kosztów społecznych. Niestosowanie klauzul społecznościowych to wyższe z budżetu świadczenia na zasiłki społeczne, szeroko rozumiane, łącznie z mieszkaniowymi dodatkami, nie wiem co, bo są niskie zarobki, to ktoś musi dołożyć. To są wyższe dopłaty do emerytur, do najniższych świadczeń. Niestosowanie klauzul społecznościowych niszczy konkurencję, niszczy takie zdrowe prowadzenie działalności gospodarczej. Niestosowanie klauzul społecznościowych to po prostu nieuczciwość, oszukaństwo, to przestępstwo. Tylko pytanie, dlaczego jest tolerancja społeczna, przyzwolenie społeczne. Jeśli łamane jest prawo, to co mówił kolega Andrzej, to i w jaki sposób został ukarany za łamanie prawa pracy. Nie będę wracał do inspekcji pracy, do sądów pracy, do wniosków inspekcji pracy, które wnosi do sądów i praktycznie w 90% są odrzucane. W związku z tym jest potrzeba stosowania klauzul społecznościowych. I co do zorganizowania się. Mili Państwo, samo się nic nie zrobi. Kapitał dobrowolnie nie odda swoich przywilejów, ani nie będzie chętnie chciał wypłacać wynagrodzeń. Trzeba chcieć, trzeba się zorganizować. Dzisiaj mamy pluralizm związkowy. 10 i zakładacie związek zawodowy. A kto komu, Pani Kasiu, przeszkadza, żeby pracownicy się zorganizowali? Tylko mają niechęć. Pani mówi do związku, a ja mówię, do tego, żeby się zorganizować, niechęć i walczyć o swoje prawa. To zanim ma ktoś zrobić. Nikt nie zrobi i dlatego my staramy się, jesteśmy Konfederacją Związków Zawodowych jako OPZZ, organizować ludzi. Oczywiście, jeśli nie w ramach OPZZ, to nie jest centralne. Mamy ponad 4,5 tysiąca zakładowych organizacji związkowych z samodzielnością prawną organizacyjną. Nikt nikomu nie może nic nakazać. Proszę bardzo, organizujcie się. Są poza centralami związkowymi, poza opozycją. Jest kolega z inicjatywy pracowniczej. Chcą, podejmują inicjatywę. Uważają, że lepiej to zrobią. No bardzo proszę. I takich może być tysiące. Ale rozumiem także, Krzysztof, że jako wykładowca akademicki to świadomość potrzeby organizowania się w związki zawodowe, by walczyć o swoje prawa, musimy przekazywać. Posłuchaj, Pani Kasia mówi, że ludzie nie wiedzą o związkach, nawet nie wiedzą, że mogą się zrzeszać. No przepraszam, nie dotarliśmy do tych ludzi, moja grupa też, ale tyle, ile mogę. Media nagłosili, że związki zawodowe to coś złego. A nie dotarło. Społeczeństwo, nie, edukacja nie dotarła, to do tego powiedział. Bo w szkole uczy się wszystkiego, ale nie tylko, ale nie uczy się tych klauzul społecznościowych, tego takiego społecznego myślenia. Ekonomia, pędza za pieniądze, miałem za długo pozabijać się do tego, ale ja lepszy, bo mam 2 złote więcej. Bo potrafiłem oszukać, okłamać, ograbić kogoś. W związku z tym wszyscy musimy za to się wziąć. W najbliższym czasie będzie taka możliwość. Dlaczego dzisiaj organizuje się społeczeństwo, kot wychodzi, głosi swoje hasła, wielka demokracja? A dlaczego nie potrafimy się zorganizować 1 maja i wyjść w tysiącach osób z transparentem jednym? Ten mnie oszukał, ten mnie wypłaci. A może z hasłami walki o to. No musimy się zorganizować i ja apeluję o to. Ruch związkowy to możliwość. Jest związek zawodowy i
możemy razem walczyć, możemy się wspierać, możemy poszukiwać nowych metod. Bo ja uważam, że z tym trzeba walczyć, nic innego. To napisaniem raportu jeszcze kilkunastu stanami samo się nic nie dzieje. Teraz z tym raportem, z tymi wynikami, z tymi oczekiwaniami trzeba dotrzeć do ludzi i uważam, że potencjał w nas też jest, tylko trzeba z tego wszystkiego skorzystać. Ja wiem, że kolega Piotrek Szymlewicz trochę tak pytał o rzeczy, które sam wie, gdzie jest najwięcej zatrudnionych na umowach śmieciowych, ja będę tak mówił wprost. Oczywiście ochrona, oczywiście sprzątanie, oczywiście prywatny biznes, sklepy i różnego rodzaju usługi turystyczne, usługi gastronomiczne, o tym chciałem powiedzieć. Bo ja zachodzę do sklepu i ona mówi, że jest na jakimś wolontariacie zatrudniona. No nie wiem, że w ogóle takie pojęcia są. I nie chcę wymieniać wszystkich rzeczy, które są patologiczne. Z tymi patologiami musimy walczyć, bo media też, kiedy my jako związki zawodowe podejmowaliśmy działania, krytykowały nas, zwalczały nas, konkretne osoby, a teraz, kiedy ich zwolniono, to mówią, a gdzie są związki zawodowe? Tak jakby związki zawodowe nie były częścią społeczeństwa, zorganizujcie się, pilnujcie. Te związki zawodowe będą potrzebne w wielu przykładach, w wielu okazjach, w wielu sytuacjach takich, kiedy trzeba będzie walczyć o swoje prawa, bo musimy walczyć, nie ma innego wyjścia. Słuchajcie, bez walki nic nie będzie. Nikt nam nic na tacy nie poda. W związku z tym mamy pewien dokument, jego trzeba jeszcze zgłębić i rozszerzyć, ale w związkach zawodowych wiemy, że ta patologia występuje. Chcemy z nim dotrzeć, chcemy tworzyć teraz organizacje związkowe dla tych, którzy są na umowach śmieciowych. Chcemy pomóc skromną obsadę, jaką mamy w OPZZ-cie, ale jako wspólnie i OPZZ, inicjatywa pracownicza, i forum, i inne samodzielne związki zawodowe i przy waszym wsparciu jesteśmy w stanie to osiągnąć. Dziękuję wam serdecznie za zasygnalizowanie, za ukierunkowanie obszarów, w których byliśmy wspólnie pracować.